Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, witam z pyrzowickiego lotniska. Dzisiaj w programie Gość Dnia porozmawiamy z panem Piotrem Adamczykiem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rzecznik prasowy Katowice Airport. Właśnie pan jest w stanie nam powiedzieć, na jakim etapie mamy w tej chwili remont tej inwestycji wyczekanej. Jaki to jest etap i czego mogą się pasażerowie spodziewać po nowym terminalu B? No, kończy się rozbudowa terminalu pasażerskiego B, rozbudowa, którą rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku i pomimo pandemii koronawirusa to jest projekt, który bez przerwy realizowaliśmy, a proszę pamiętać, że pandemia koronawirusa z perspektywy branży lotniczej wywołała największy kryzys w ponad jej stuletniej historii, ale my byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby ten projekt zakończyć w terminie i ten cel zostanie osiągnięty. Obiekt do użytku zostanie oddany w lipcu. Ja przypomnę, że terminal B to jest terminal, w którym obsługujemy ruch wylotowy do krajów strefy Schengen, więc pasażerowie podróżujący do krajów strefy Schengen będą mogli od lipca już korzystać z tego nowego obiektu. Co się zmieniło? Po pierwsze, obiekt ma o 40% większą powierzchnię. Wymieniliśmy właściwie w 100% jego wnętrze. On jest całe nowe, został rozbudowany na południe o 17 metrów. Zwiększyła się liczba stanowisk odprawy biletowo-bagażowej. W starym terminalu B było ich 18, teraz jest ich 28. Wzrosła liczba bramek do kontroli bezpieczeństwa z 6 do 8. I co bardzo istotne, rozdzieliliśmy poziomami strefę odprawy biletowo-bagażowej ze strefą kontroli bezpieczeństwa, bo ta znajduje się teraz na pierwszym piętrze nad nami. Mamy też więcej bramek do zapokładowania pasażerów. Wcześniej mieliśmy 10, teraz mamy 16 i te 6 dodatkowych bramek, po dwie są w trzech zewnętrznych klatkach schodowych połączonych z terminalem mostami, więc naprawdę duża inwestycja i co bardzo ważne, jest tu także całkowity nowy system kontroli bezpieczeństwa, transportu oraz sortowania bagaży rejestrowanych i na ten moment jest to najnowocześniejszy system w Polsce. W związku z tym, że jakieś nowości, ten pasażer, który będzie korzystał od lipca z tego nowego terminalu, musi się spodziewać jakichś zmian, bo my przywykliśmy już do tego, że z automatu idziemy do tej odprawy i po kolei wiemy, co się dzieje i co robić. Znaczy no, sama procedura korzystania z lotniska się nie zmieni. Na pewno poprawi się komfort korzystania z obiektu, bo obiekt jest większy, jest tutaj więcej światła, więcej przestrzeni. Ja przypomnę, jak wygląda droga na przykład pasażera czarterowego. Jeśli lecimy z terminalu B, będziemy lecieli w lipcu na przykład na Teneryfę, to przechodzimy do wskazanego stanowiska odprawy biletowo-bagażowej. Pamiętajmy o tym, że na rejs należy przybyć na lotnisko na 2 godziny przynajmniej przed planowaną rozkładową godziną odlotu. Nadajemy bagaż rejestrowany, czyli ten duży, na stanowisku. Dostajemy kopię przywieszki bagażowej i następnie udajemy się na pierwsze piętro w przypadku terminalu B do kontroli bezpieczeństwa do osobistej, potem przechodzimy na halę odlotów, tam oczekujemy na boarding, czyli na zapokładowanie na samolot. Tak wygląda ta procedura, ale wszystko będzie się odbywało w tych nowych, świetnych okolicznościach terminalu B, no, całkowicie zmodernizowanego, przebudowanego. Wydaje nam się, że to jest naprawdę bardzo fajny obiekt. I do tych nowości dochodzi jeszcze ta nowa, popandemiczna trochę już rzeczywistość, no bo to, że możemy wyruszyć w końcu, że możemy wylecieć na wakacje, to jedno, ale czy te obostrzenia pozostają? Jeśli tak, to na jakich zasadach? W branży lotniczej cały czas obowiązują obostrzenia sanitarne, których należy przestrzegać. Jednym z takich podstawowych obostrzeń jest to, że oczekujemy od pasażerów i pasażerowie powinni przez cały czas podróży lotniczej, czyli przebywając wewnątrz terminalu, jak i wewnątrz statku powietrznego, mieć założoną poprawnie maseczkę zakrywającą nos i usta. Oczywiście wymagamy tego nie tylko od pasażerów, ale także od siebie. Pracownicy lotniska też mają taki obowiązek. No i do tego mamy całą paletę takich obostrzeń w państwach, do których podróżujemy. I tutaj rekomendujemy, w związku z tym, że te przepisy się potrafią bardzo często zmieniać, żeby przed wylotem, najlepiej kilka dni przed wylotem, 3, 4, 5 dni przed wylotem, sprawdzić, jaki jest aktualny stan obostrzeń sanitarnych w państwie, do którego podróżujemy, bo one się zmieniają. Dobra informacja jest taka, że od 1 lipca w obrębie państw Unii Europejskiej wchodzą tak zwane zasady certyfikatu covidowego. To znaczy te przepisy nareszcie po ponad roku pandemii będą ujednolicone.
przynajmniej w obszarze Unii Europejskiej, to znaczy będziemy mogli w miarę swobodnie podróżować, jeśli spełnimy trzy warunki. Albo będziemy zaszczepieni dwoma dawkami szczepionki w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną dawką w przypadku jednodawkowej i od ostatniego szczepienia minie 14 dni. Wtedy po przylocie do danego państwa Unii Europejskiej nie będziemy podlegali na przykład kwarantannie. Oprócz tego także dotyczy to ozdrowieńców oraz osób, które wykażą się negatywnym testem na koronawirusa. I to jest pewne ułatwienie. Wszystko będzie się odbywało mobilnie, jeśli chodzi o certyfikaty covidowe. Będzie aplikacja, którą będzie można sobie zainstalować na telefonie i następnie przy check-inie już na lotnisku wylotu będziemy okazywać nasz certyfikat, ten jeden z trzech i na podstawie tego certyfikatu będziemy mogli bez kwarantanny wlecieć na przykład, strzelam, do Hiszpanii, do Włoch. Mówimy tutaj o kierunkach, o tym, że każde państwo trochę inaczej podchodzi do tych zasad. Jest jakaś wspólna polityka, ale są też takie niewspólne punkty, tak. Czyli na przykład dzieci do jednych krajów mogą wjechać bez testu, do innych nie. Chciałabym zapytać o kierunki w związku z tym. Tu Spyżowic, stąd gdzie można teraz polecieć, a które kraje jeszcze mimo wszystko się nie odmroziły? Jeśli chodzi o te takie najpopularniejsze kierunki, to tak naprawdę ta cała paleta już jest dostępna, tak? Szczególnie że wchodzimy w szczyt sezonu wakacyjnego, czyli możemy polecieć z Spyżowic bez problemu do Turcji, do Grecji, do Bułgarii, do Hiszpanii, do Włoch, na Wyspy Kanaryjskie, to oczywiście część Hiszpanii, ale też ruch na kierunkach regularnych, czyli Niemcy, także Hiszpania, możemy już także latać na Ukrainę, to w ostatnich latach jest bardzo istotny dla nas kierunek z perspektywy poziomu ruchu, więc właściwie nie ma teraz takiego państwa, które byłoby zamknięte na podróże lotnicze. Różnica jest taka, że niektóre mają większe obostrzenia, niektóre mają mniejsze, ale generalnie tendencja, jaką obserwujemy aktualnie, to jest taka, że one, te obostrzenia są luzowane, czyli idzie to raczej w stronę taką dobrą dla pasażera, to znaczy te wymogi są coraz mniejsze, dlatego zachęcamy do podróżowania. A skoro zachęcamy do podróżowania teraz, kiedy ta pandemia troszeczkę odpuszcza, to muszę zapytać też, trochę wrócić do tej sytuacji sprzed roku. W którym momencie tu na lotnisku było widać najbardziej, że pandemia jest i że tych pasażerów jest najmniej. Czy liczby może też jakoś przemawiały za to? Oczywiście, no zdecydowanie najtrudniejszym momentem jak na razie w pandemii koronawirusa i mamy nadzieję, że nie będzie już trudniejszego, to był drugi kwartał 2020 roku, bo przypominam, że od 15 marca praktycznie do końca maja w Polsce obowiązywał całkowity zakaz lotów w ruchu pasażerskim, więc my w Pyżowicach, jeśli chodzi o ruch pasażerski, praktycznie nie obsługiwaliśmy pasażerów, zresztą tak było we wszystkich 14 lotniskach w Polsce, z tą różnicą, że u nas jednak te samoloty można było spotkać, bo zawsze podkreślamy, że Pyżowice są największym lotniskiem regionalnym w Polsce w segmencie cargo i jakby zakaz lotów nie obowiązywał w ogóle przewozów cargo, więc w tym zakresie się działo, zresztą ten zeszły rok był w segmencie cargo dla Pyżowic rekordowy, ten zresztą będzie jeszcze lepszy, ale jeśli pyta Pani, jaki był moment najtrudniejszy do tej pory, to zdecydowanie drugi kwartał 2020 roku. A co jeszcze się zmieni w najbliższym czasie dla tych, którzy chcą wyruszyć w podróż z Pyżowic? Podobno ułatwieniem dla pasażera ma być też linia kolejowa, która tutaj będzie poprowadzona. Tak, zdecydowanie. Skomunikowanie lotniska jest bardzo ważnym aspektem jego funkcjonowania. Jest istotnym to, żeby w łatwy sposób można było dojechać do lotniska zarówno samochodem. Tutaj jeśli chodzi o Pyżowice, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić, bo mamy i autostradę A1, drogę ekspresową S1. Zresztą w maju została otwarta druga jezdnia na odcinku pod Warpie Pyżowice, co jeszcze bardziej poprawiło dojazd. No i nareszcie mamy linię kolejową, czyli trwa rewitalizacja linii kolejowej Zawiercie, Tarnowskie Góry. Czy przyłoży się to również na sytuację na parkingach? Bo wiemy, że parkingowo tutaj Pyżowice w sezonie też są bardzo oblegane. Czy przełoży się na sytuację na parkingach? To czas pokaże tak naprawdę, bo proszę pamiętać też o tym, że my mamy pasażerów, szczególnie w szczycie sezonu, zdecydowanie z całej Polski. Naprawdę nie jest problemem zobaczyć nawet rejestrację z województwa pomorskiego, łódzkiego. Mamy też dużo klientów z Czech, a to wynika z tego, że Pyżowice przed pandemią, a także teraz, są liderem, jeśli chodzi o przewozy czarterowe, więc wiadomo, że jeśli lecimy na czartery, lecimy na wakacje, no to wtedy rodzina, bagaże, 4 osoby, wtedy bardziej preferujemy samochód prywatny, ale jeśli chodzi o takie indywidualne podróże, na przykład na city breaki, albo jeśli chodzi o ruch przylotowy, osoby, które przylatują do województwa śląskiego, to z pewnością myślę, że
linia kolejowa im bardzo pomoże w dotarciu do naszej konurbacji, ale co istotne, pamiętajmy o tym, że Pyrzowice są na północ od województwa bardzo dużym zakładem pracy. Przed pandemią ponad 4 tysiące pracowników, 50 różnych firm i instytucji, które prowadziły tutaj działalność, więc takie potoki pasażerskie z pewnością zapewnią pracownicy, którzy no, pracują tutaj na zmianę i regularnie do Pyrzowic będą koleją dojeżdżać. Zresztą pamiętajmy też o tym, że największa ich grupa właśnie jest z tych Starnowskie Góry, Zawiercie. To są te okolice, gdzie najwięcej mamy pracowników właśnie z tych regionów. Skoro z tych regionów, to nie bez znaczenia będzie to, że imię, które zostanie wkrótce nadane, wkrótce, bo już w czwartek, to lotnisko otrzyma imię Wojciecha Korfantego. Dla regionu osoba nie bez znaczenia. Jak Państwo się do tego wydarzenia przygotowujecie, bo przyjedzie tutaj no, głowa państwa. Tak jest, 24 czerwca oficjalnie z udziałem pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zostanie tutaj nadany nam patron w postaci wybitnego polskiego polityka, przywódcy III Powstania Śląskiego Wojciecha Korfantego. No to dla nas jest bardzo ważne wydarzenie. Będziemy mieli znakomitego, wybitnego patrona. Zresztą warto tutaj też wspomnieć o takim aspekcie lotniczym, bo III Powstanie Śląskie, następnie plebiscyt i przyłączenie części Górnego Śląska do Polski spowodowało też, że w latach 26 roku na Muchowcu zaczęło powstawać pierwsze lotnisko takie cywilne do obsługi ruchu komunikacyjnego. Powstało Śląskie Towarzystwo Lotnicze, które między innymi miało zarządzać tą infrastrukturą. No i Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., które aktualnie zarządza pyrzowickim lotniskiem, jest spadkobiercą tradycji tego Śląskiego Towarzystwa Lotniczego, które powstało zaraz po III Powstaniu Śląskim. Czy przed tym czwartkiem pasażerowie, którzy się właśnie w czwartek wybierają na podróż, w podróż stąd, powinni się spodziewać jakichś trudności na lotnisku? Absolutnie nie należy się spodziewać żadnych utrudnień. Infrastruktura pyrzowickiego lotniska będzie funkcjonowała tak jak zawsze, czyli w zupełności normalnie. Dziękujemy zatem za tę informację. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Piotr Adawczyńczyk, rzecznik Katowice Airport. Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.